Batalia o ekspresówkę z węzła Raczki do Białegostoku trwa nie tygodnie czy miesiące, a lata. We wrześniu 2023 roku pojawiło się światełko w tunelu, ale kilka miesięcy później okazało się być zaledwie błędnym ognikiem. Po raz czwarty głos w sprawie trasy zajęła właśnie Rada Miejska Suwałk. Stanowiska w tej sprawie artykułowano w 2016, 2020 i 2021 roku, przesyłając je do premiera, ministrów i przysłowiowych wszystkich świętych, którzy mogli na wyczekiwaną decyzję o budowie wpłynąć. Efekt zdawał się być osiągnięty. W grudniu 2022 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę, a 9 miesięcy później inwestycję wpisano do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Trasa miała być finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Gdy wszyscy się już ucieszyli i gdy jesienna kampania wyborcza określona hasłem "Domagałem się tego" przeszła do historii, jak grom z jasnego nieba spadła iście hiobowa wieść, że owa decyzja została podjęta z naruszeniem procedury wymagającej dokonania oceny oddziaływania na środowisko. Do pieca dołożyła też swoje Komisja Europejska i ekolodzy, podważając zasadność budowy dwóch równoległych ekspresówek wiodących przez cenne przyrodniczo tereny Doliny Biebrzy. W efekcie perspektywa asfaltu lub betonu, po którym da się bezpiecznie pojechać z Suwałk do Białegostoku, jakby coraz cieńsza, a i horyzont mglisty. Po raz kolejny apelujemy o sfinalizowanie niekończących się debat nad przebiegiem korytarzy transportowych w naszym regionie. Bez kosztownych ekspertyz i analiz widać, która trasa jest bardziej obciążona. Widzą to wszyscy i dobrze byłoby, żeby zauważyły to osoby decydujące w naszym kraju o przebiegu i budowie dróg ekspresowych. Tracąc cierpliwość, piszą w stanowisku suwalscy radni. Wskazują również cały arsenał logicznych argumentów, od środowiskowych przez logistyczne aż po militarne. Tym razem samorządowcy z Suwałk również piszą, że nadszedł najwyższy czas na zakończenie debat i jeszcze raz zwracamy się z apelem do władz krajowych i regionalnych o jak najszybszą ich realizację w optymalnym i oczywistym z punktu widzenia mieszkańców miasta wariancie. Czy głos samorządowców odniesie skutek, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że bez oceny środowiskowej o drodze można zapomnieć. Na ostatnią interpelację posła Zielińskiego, którego rząd podjął decyzję na wyrost, odpowiedziano, że ostateczny harmonogram dla tej inwestycji zostanie ustalony po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur w zakresie ochrony środowiska. A te mogą potrwać bardzo długo i niekoniecznie przynieść oczekiwany rezultat.